Generalnie samorządy powiatu chrzanowskiego bardzo zyskują, ale myślę, że tutaj to, co było bardzo ważne dla mieszkańców, to, o czym mieliśmy rozmawiać, przyjemność rozmawiać z panem burmistrzem, z radnymi, z panem przewodniczącym Kasperkiem, czyli rozbudowa szkoły numer 6 stało się faktem, jest na liście, które uzyskały aprobatę i będzie dofinansowane, oby teraz tylko się ten przetarg, że tak powiem, odbył sprawnie, szybko i bez dodatkowych większych wydatków, żeby się to zmieścić, żeby pan burmistrz też nie musiał szukać w innych miejscach środków, tylko żeby w ramach tych które były planowane, miejmy nadzieję, że nie będzie dużej tam rozbieżności, żeby się realizowało. No myślę, że to jest z korzyścią dla mieszkańców, ale szczególnie dla uczniów. To, co już wcześniej mówiliśmy, rozbudowa takiej infrastruktury dydaktycznej to nie tylko sama nauka, to również sport, to kultura, więc to jest bardzo ważne. Potężna kwota dofinansowania. Patrząc na te dwa nabory, to już szanów zysk około 30 milionów. To, co się już realizuje, czyli ośrodek na kontach, bardzo fajnie, ale teraz druga inwestycja na też za prawie 15 milionów, więc cieszę się, że mogliśmy to wspierać, że te argumenty, które przedstawiał samorząd, pan burmistrz, które ja miałem również okazję w Warszawie przedstawiać, uzyskały zrozumienie, akceptację i te pieniądze, że tak powiem, stały się faktem. Cieszę się, że możemy rozpocząć realizację kolejnej inwestycji, o którą mieszkańcy zabiegają chyba od 30 lat, bo jak byliśmy z panem posłem w szkole i zobaczyliśmy, jak ona wygląda, to jest szkoła, która ma tylko 5 sal lekcyjnych, bez sali gimnastycznej, na osiedlu, które dzisiaj najszybciej rozwija się w gminie. Tam powstanie nie tylko szkoła, bo my zbudujemy nowe sale lekcyjne, zbudujemy salę gimnastyczną, ale także zbudujemy 3-oddziałowe przedszkole. W porównaniu do warunków, jakie dzisiaj dzieciaki z Kościelca mają w obecnym przedszkolu dwuoddziałowym, to będzie kompletna, pozytywna zmiana jakości dla tego osiedla, więc tego się cieszymy. Chcemy wykorzystać to dofinansowanie w pełni i jak najszybciej, czyli po otrzymaniu promesy ogłosić postępowanie przetargowe. Musimy sobie jeszcze usiąść na spokojnie z moim Wydziałem Inwestycji i przeanalizować, kiedy możemy podać taki realny termin zakończenia inwestycji, żebyśmy też znaleźli wykonawców, którzy to zrobią w takim czasie. No ale możemy na szczęście te prace prowadzić w trakcie roku szkolnego, bo będziemy rozbudowywać szkołę po jednej i po drugiej stronie obecnego budynku. Powinniśmy rozpocząć jak najszybciej po otrzymaniu promesy. Wniosków składanych do Nowego Ładu jest więcej. Przeszedł wniosek wspólny, można powiedzieć, tutaj gmin powiatu chrzanowskiego. Tak, oprócz rozbudowy szóstki mamy jeszcze jedną dużą inwestycję na terenie Chrzanowa. To będzie całkowita przebudowa ulicy Wodzińskiej aż od węzła Balińskiego w stronę Trzebini, czyli cała Wodzińska do nowego wiaduktu na linii kolejowej Kraków-Katowice i dalej ulica Sikorskiego po stronie Trzebini z nowym połączeniem z rafinerią Trzebinia, dzięki czemu odkorkuje się trochę ulica Długa, węzeł Chrzanów 1, bo część transportów z rafinerii będzie mogła dotrzeć do autostrady tą nową drogą. Natomiast to jest początek inwestycji, bo ta nowa droga będzie już miała wykonane ronda, zaraz przy osadniku i przy nowym wiadukcie kolejowym. Te nowe ronda będą w przyszłości połączone nową drogą, którą projektujemy w tym miejscu, która przecina te tereny strefy inwestycyjnej. W sumie mamy tam blisko 280 hektarów, które przeznaczamy w planie zagospodarowania przestrzennego pod produkcję i usługi, czyli pod nowe miejsca pracy dla mieszkańców, z czego blisko 200 hektarów to jest właśnie pod produkcję, 80 to będzie zieleń. Tam zachowujemy siedliska bobrów, które tam się znajdują, zachowujemy korytarze dla zwierząt, zachowujemy sporo zieleni, która tam się już znajduje. Natomiast tych 280-200 hektarów to będzie przyszłość naszego miasta, bo tak jak mówię, zależy nam na tym bardzo, żeby miasto się rozwijało, a nie zwijało. I tutaj też cieszę się, że pan poseł stał się takim naszym dobrym ambasadorem w Warszawie i pomógł nam pozyskać te środki, bo one są niezwykle ważne. To jest kolejny przykład tego, że współpraca buduje, dosłownie. Myślę, że dobre czasy przed nami, przed Chrzanowem. Obyśmy jeszcze mieli szansę na kolejne inne zadania, bo myślę, że tutaj jest bardzo dużo też zadań drogowych, usprawnienie komunikacji w mieście, ale również otwarcie tej strefy na Fabrycznej, czyli połączenie z Powstańców Styczniowych. To będziemy już, myślę, że z panem burmistrzem, z radnymi tutaj kolejne takie etapy inwestycji sobie przygotowywać, czy priorytety na kolejne nabory, żeby te inwestycje realizować, które będą wpływały pozytywnie na życie mieszkańców i myślę, że na dobrobyt w gminie, bo to jest ważne.